Witam na plaży w Sopocie. Słuchajcie, przede wszystkim dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki, za komentarze. Fajnie, że jesteście, fajnie, że chcecie oglądać, fajnie, że prosicie więcej filmów. Będą. Pytacie, jak ustawiać, wykrywać, jakie ustawienia. Pytań jest mnóstwo, więc ta seria filmów z Sopotu będzie taka, że będę opowiadał, będę mówił, więc koledzy, którzy chcą zacząć przygodę, pytają jak, co, zapraszam do oglądania. Tam po prostu w trakcie poszukiwań będę nawet pokazywał, co może leżeć na podstawie swojego doświadczenia i wiedzy, jaką już mam. No, jest marna, ale jakaś jest i czasami uda mi się podejść z piszczałką, sprawdzić sygnał i powiedzieć, że na przykład tam będzie kapsel, czy tam będzie moneta, nawet do tego stopnia, że no grosz, 2, 5, to już znam praktycznie na pamięć i wiem, że może być na przykład grosz na głębokości, nie wiem, 10-15 cm. No i teraz słuchajcie, kto wie, co tu może być? Sygnał skacze z czwórki. Widzicie? Z czwórki, piątki na 70. Nawet. 60, 70, zobaczcie. No kto pamięta? Ja już wiem. Ale nie powiem. No. Ręka w górę, kto już wie, słuchajcie. Ja już wiem. Już coś takiego mam w kieszeni. Już wyszło. No, 67 sygnał. Teraz jest taki fajny, prosty. 70 nawet. Ale jazda. Kto wiedział, że to będzie taki fajny gadżet? O. Tego wszystkiego po prostu można się nauczyć na pamięć. Jak wali od czwórki do 70, wiadomo, że to jest hebeś, czyli złomicho. Już tu byłem. Już tu byłem i zdeptałem jakąś fajną rzecz. Ale słuchajcie, dzisiaj będzie ładna pogoda. Już czuję, jak łysy daje. Jeszcze tu siedzisz? No jaki? Patrzcie, rozrzucam po całej plaży ten ślad. Ale śladzicho.
Ale beka. Myślałem, że to jakiś drobniutki kolczyczek. Dobra, już tu to mam, to już to wezmę, no bo już nie ma co przerzucać po plaży pół godziny. Jest coś. Coś słyszę. Słuchajcie. Jak to będzie znowu groszak? Ale mam dzisiaj brańsko. O, proszę, waluta unijna. O, przycedziłem grubiej. Słuchajcie. 1 cent. 1 cent. Centos. Może być second cent. Bracie, przykopyciłem. A zobaczcie, stalowy drut, jak wam pokażę. Tak jakby kilka monet, prawda? Taki długi sygnał. Widzicie? A monetka jest pik, pik. Za chwilę, jak znajdę monetę, to pokażę wam, jak po prostu moneta wygląda. I zobaczcie. Na stali oczywiście mały nominał. 9, 11, 12, nawet 15 dojdzie. Ale tak jakby kilka monet. Tyk, tyk, tyk. Tyk, tyk, tyk. Tyk, tyk, tyk. Na moniaku pyk, 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 pyk. Raz w jedną, raz w drugą, raz do przodu, raz na powrocie pokażę i wiadomo, no. Tego nie bierzemy, więc wyrzucimy złomiaka. Dobra, słuchajcie, jeszcze parę minut, tu się pobujamy i na dzisiaj to wszystko. Zobaczymy, ile ludzi będzie po prostu na plaży, jak się będą kąpać. To wpadamy tutaj. Ok, widzimy się przy kolejnym sygnale. No to chyba już. Znowu stawiam na 1 grosz, 2 bądź 5. Gdzieś tutaj jest to nasze znalezisko. Przepychamy sobie. Mamy. No ja stawiam na jakiegoś grosza Alana. Mamy go. Mokry jest, lubię siać. Mokry piach. No co tam? Mówiłem.
Tam chyba był. Złomicho będzie. Raczej Złomicho. Niemożliwe, że to ta folijka. Złomicho, zobaczcie. Widzicie? Złomicho? Złomicho. I kapsel jeszcze się nałożył. Butra już pusta. Bardzo dużo śmieci. O, tu wyskoczyło. Piątal? Pięknie. Piątaczyna. No, podniosła. Ale tu jeszcze coś świeci? Jeszcze. I na spokojnie, na luzaczku. Tu gdzieś jest? Taki jakiś duży sygnał chyba. Nie kopiemy. Albo kopiemy. Zobaczcie, odłamek. Duży stalowy sygnał. Okej. Spadaczka. Jeszcze tu. Nie. Zobaczcie. No, nieźle. Przy samym wyjściu.
szukamy próby. Jest. Zobaczcie, widzicie? Widzicie próbę? Jest. Podbiła troszeczkę dzisiejszy wypad. Powiem wam, no, rzutem na taśmę. Czyli jak to mówił pan Górski, dopóki piłka w grze i bramki są dwie, to każdy wygrać może. Dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj, wystarczy. O, zrobimy sobie tu króciutkie podsumowanie i idziemy. Wyciągamy wszystkie nasze znajdki. Jest tego trochę. Dzisiaj różnej maści, że tak powiem. Ogólnie, słuchajcie, rekonesans, wypad pomyślnie, że tak powiem. Nie było ludzi wczoraj na plaży, więc szału się nie spodziewałem. Odłożymy teraz fanty od fantów. Mamy tu cały zestaw dla kogoś, kto zbiera kapsle. Mamy tu bardzo ładny kamyk, słuchajcie, który wędruje już ze mną. Mamy dwa odłamki i nakrętkę. Mamy, proszę ja was, 6,50, 8,50, 10,50. No i tu jeszcze mamy taki fajny skarb. 10,50, 10,60 parę. I jeszcze powinienem mieć eurocenta. O, jest eurocent. Jeden pierścioneczek, słuchajcie, zabawkowy. O. A drugi obrączka z próbą, słuchajcie. Zdejmę kamerkę, pokażę wam, tak jak już wcześniej. No, o, słuchajcie, ta obrączka rzutem na taśmę, przy samym wyjściu. Piątka też podobnie, tam były kapsle, odłamki. Wypad widzicie jaki. Trochę śmieci, trochę moniaków, sreberko. Ale mam nadzieję, że to, co opowiedziałem tym, którzy zadawali takie pytania, którzy zobaczyli, jak szukać, jak rozpoznawać sygnały, to super. Jeżeli pomogłem, to fajnie. Jeżeli się filmik podobał, subskrybuj mój kanał, jakiś komentarz, łapka w dół bądź w górę i cóż. I do kolejnych odcinków, tak jak powiedziałem, w odcinkach z Sopotu będę po prostu opowiadał, jak szukać, żeby znaleźć. O. Pozdrawiam, Golden Boy Poland.